Cześć, z tej strony Kebab i witam was na kanale Beka z życia gdzie opowiadam swoje totalnie jakieś tam historie. Dzisiaj opowiem wam coś co kiedyś opowiadałem już na swoim Q&A na moim głównym kanale Kebab więc jak nie znacie tego kanału to wbijajcie wbijajcie też na kanał Kebab Games raz na to z życia, to wszystko jest jakby takie, taka jedna wielka korporacja oddała <laughs> e, więc tam wbijajcie wbijajcie też na moje social media zapraszam na moje social media, na mojego instagrama, to macie piękne zdjęcie Przepiękne zdjęcie. Wijacie też mojego snapchata, wbijajcie też na kanał animatora tej animacji, linki w opisie. Wysyłajcie nam swoje historie, bo zanim będę opowiadał swoją historię, musicie mi wysłać swoją historię. Właśnie, wyślijcie swoją historię na adres bkzzzycie.ma.gmail.com, tutaj macie teraz wyświetlony adres, adres jest w opisie. No i w końcu możemy zaczynać naszą piękną historię. Minuta, minuta kurwa nagrywania już... Nawet konkretnie zacząłem, masakra Więc tak, w pierwszej klasie gimnazjum Wyjechaliśmy z klasą sobie na wycieczkę Nie wiem gdzie Ale gdzieś w Polsce Chyba gdzieś w okolice Bełchatowa I guess e, Jeżeli byliście w Bełchatowie Tak, to było, chyba Bełchato, było raczej Bełchatowo W Bełchatowie, nie wiem czy byliście, jest takie jeziorko I obok tego jeziorka jest taki las I tam są takie budki Takie domki były, takie domki były Więc jeżeli ktoś pamięta takie domki, ktoś był w tamtym miejscu To dajcie znać w komentarzach, to jest super miejsce Dobrze to wspominam, naprawdę dobrze to wspominam No, ogólnie chyba wszyscy dobrze wspominają swoje stare czasy Wiecie w ogóle, wiecie dlaczego ludzie dobrze wspominają swoje stare czasy? Czemu ludzie mówią, a kiedyś było lepiej, może nie było lepiej? Jest, było lepiej dlatego, że byliśmy mniej świadomi Tego co się dzieje wokół nas No, jako dziecko nie przejmujecie się Nauką, nie przejmujecie się problemami, może społecznymi, albo czymkolwiek innym, jako dziecko nie przejmowaliście się niczym, dlatego mniej rzeczy do was dochodziło, byliście mniej świadomi, dlatego rzeczy, które y, były kiedyś, wydawały się lepsze. Równie dobrze mogliście mieć totalnie zjebane dzieciństwo, a nie byliście tego świ świadomi. To warto se, jak będziecie mieli okazję, cofnąć się w czasie, sobie zobaczcie, w jakim, w jakim świecie żyliście. No, ale wracamy do tematu. Więc tak, pojechaliśmy sobie na wycieczkę. Pojechaliśmy sobie na wycieczkę. Ogólnie w się była beka. No. I tyle. <laughs> no, generalnie była beka. Było śmiesznie. Haha, <laughs> wiedział. Seks. Jezus, przez przestań żarty o seksie robić, bo to nie jest śmieszne. Wiecie dlaczego to nie jest śmieszne? Bo potem pojawia się bachor i macie kurwa aliment, No więc byliśmy na wycieczce i e, powiedzieliśmy podzieliśmy się na grupy. Ja ogólnie wzi wziąłem ze sobą chłopaków. My tutaj się zbyt nie znaliśmy, bo to był tak sam początek szkoły. I wziąłem ze sobą chłopaków, bo trzeba byłoby się zapoznać. nie No i super domek. Domek był taki dwupiętrowy. E, na samym dole był taki tu był taki kanciasty pokój po prostu. I były schody do góry. I na górze były dwa pokoje. I teraz tak, na dole była kanapa, dwuosobowa taka, nie, nie fajna dwa fotele, kuchnia, toaleta z łazienką i to wszystko. Na górze były dwa pokoje. Jeden miał dwa łóżka a drugi miał dwa łóżka. No to akurat na pięć osób było, tak, bo dwa, cztery łóżka na, na górze i jedna, jedna kanapa na dole, eee, no. Jezu, czy ja tego nie opowiadałem kiedyś na bc z życia? Dobra, baczę rebranding w razie czego W sensie, no, reanimację Czyli coś co kiedyś już opowiadałem, a znowu opowiadam Dajcie znać, jeżeli to już kiedyś było na, na bc z życia Bo jeżeli tak, to trzeba, kurde, sobie ich zacząć Naprawdę, trzeba sobie zacząć robić Jakieś stories już opowiadałem, bo zaczynam się powtarzać Ale wracamy, no i, yy... Dobra, przejdziemy do nocy od razu, bo w nocy jest najciekawiej z chłopcami. Generalnie nikt z nas nie miał piżamy. Każdy z nas śpi w bokserkach, majtkach. Majtkach to najgorzej, wiecie, majtki są jeszcze takie okropne, że to się ci wbija w dupę. Bokserki są zajebistą opcją, nie? No, kiedyś dorośniecie ziaczki, to zrozumiecie o co mi chodzi. Eee, podziwiam kobiety ze stream. Nieważne. I generalnie już mieliśmy iść spać. Ale było ciemno. I każdy z nas się opójść do góry. Więc opcja była taka Makumba wypierdalał aż po kołdry do góry Wysłaliśmy naszego kolegę, który był największy, nazwaliśmy go Makumba, albo małpa I poszedł do góry po kołdry, wrócił z tym wszystkim I mieliśmy spać na dole Oni w czwórkę spali na dwuosobowej kanapie, która była mega twarda A ja nie byłem takim aż bardzo gejowaty Nie byłem taki bardzo gejowaty, więc złączyłem e, sobie dwa fotele i na dwóch fotelach spałem Potem kolega wstał po prostu i poszedł do mnie na fotele i pobiłem go, skopałem mu dupę, poszedł, wrócił na kanapę No i jednemu z naszych kolegów chyba coś odjebało, ponieważ w nocy zaczął krzyczeć Kamil KAMIL ja mówię, Boże, co chcesz? Pierdol go! I Przez całą noc Dar tak jape, Przez całą kurwa noc Przez całą kuźwa noc praktycznie Się w końcu wnerwiłem, wstałem Podchodzę do kuchni, nalałem wody Podchodzę do niego i go chciałem obrać, Ale oczywiście miałem zysa perfidnego I trafiłem w makumbę Sorry makumba, że Ja wiem, że to pamiętasz, bo spałeś sobie Znacznie sobie spałeś Ale nagle dostaję zimną wodę na pysk Ten drugi co Darkami pierdoli Go nie mógł wyrobić ze śmiechu ty co zobaczy? I ja się położyłem Jak przestał się śmiać to daje płać Kamil pierdolni go się w końcu wkurzyłem Poszedłem znowu po wodę To samo Makumba dostał znowu paprysk Ale tym razem połowa wody Poszła na tamtego Kaspra, Bo to był Kasper, Co dał japę Kasper postanowił zrobić to samo I też mnie oblał wodę Po to zaczął się oblewać wodą eee, Wszyscy Zimną wodą kumacie w nocy Wszystko było mokre Wszystko było tak kurwa Brudne. Makumba też był wściekły na Kaspra, który Dariapel zaczął Zaczął napier go napierdalać w nocy, a niestety obrócił się w drugą stronę i napierdalał Igora, który leżał obok niego. I on spał, i nagle dostaje pięściami na pysk, żeby się zaopchnął. A Igor nie wie, o co chodzi. śpi dalej. No. Potem podbierałem kołdrę i poduszkę Igorowi, bo on miał jedną suchą kołdrę i mu zajebałem się położyłem sam. Po drodze się jeszcze wkurzyłem, na niej poszedłem do góry. Oni wysłali Makumbę do mnie do góry, bo myśleli, że się zabije po prostu taki smutny byłem. A ja chciałem po prostu się przespać w końcu. Masakra. No. W międzyczasie też rozwaliliśmy sobie ten, szafę, nie mogę znaleźć tego filmu dla was, ale jak znajdę, nie, nie znajdę, nie ma chuja, że znajdę, bo to było na starym telefonie, ale był taki film kiedyś, nagrany, jak chodzimy do szafy, nagle wypadamy z tej szafy, patrzymy i szafa od środka jest to zjebana, co kupić, taka jedna wielka dziura perfilna, nie? I mieliśmy na kartce mieliśmy napisać takie wady tego domku, które już są, żebyśmy nie płacili za to, nie? Że jak coś rozwalimy trzeba zapłacić. I my zaczęliśmy dopisywać do kartki, wszystkie rzeczy, które rozpierdoliliśmy. W ogóle jakiś chłop nam wbił przez oto do kuchni i firankę nam podpalił kumacie i firanka cała spalona była, do tego czajnik jeszcze rozwaliliśmy, bo był cały popękany przez nas. I mówię: No, super. Szafa rozjebana, firanki podpalone, czajnik jak z II wojny światowej. Super. Co jeszcze rozwaliliśmy? No, na, na górze łóżko rozwaliliśmy. Nieważne. I mieliśmy nadzieję, że nikt tego nie zobaczy. Mówię, dobra, nikt tego nie zobaczy. I tak dalej. No, i pod koniec całej wycieczki przychodzi do nas pani. Eee, w ogóle, śmieszna sprawa. Po pierwszej nocy przychodzi do nas pani, otwiera drzwi, patrzy, a my wszyscy na podłodze leżymy. Smród, brud, woda. Wszyscy na podłodze leżą, przykryci i nie wiadomo czym. I pani mówi. Oh fuck, więc tak wygląda piekło, nie? Dobra, a wracaj, wracajmy do tego, co było na samym końcu. Kiedy pani wchodzi do nas i się pyta, czy wszystko zabrane, czy wszyscy już się spakowali i tak dalej. A my, że no, no tak. Okej. Okay. Proszę wejść, nie? I nagle wbijają mężczyźni i sprintem, jak żołnierze, sprawdzają każdy za zakamarek, czy czasem czegoś nie rozpierdoliliśmy i mi wtedy serce stanęło, a najbardziej mi stanęło wtedy, kiedy chłop otwiera szafę, a tam taka na dziura, a nie zauważył chyba tego, bo za szafę i poszedł dalej szukać rzeczy, które rozwaliliśmy, normalnie mi tak serce stanęło, na wszystkim serce stanęło, ale nie, na szczęście pykło, Ni nic się nie stało, jest ok nie płaciliśmy za nic. Potem jak szliśmy do autokaru, to ja takie Porfę zostawiłem! Pani mówi, no kurwa Nie, nie powiedziała kurwa No, no Kamil, ja pierdziele ogarnij się Poszliśmy do domku i po drodze jak już mieliśmy wejść do tego domku Kamil wkłada rękę w kieszeń i się okazuje, że porfę był w kieszeni A, dobre, w kieszeni był I ona, Kamil, idioto! <laughs> Sorry no, więc to była cała moja wycieczka. Tak w skrócie opowiedziano, nie? Już mi się najpierw co Ja Jestem zmęczony. Dajcie mi pospać. Naprawdę, dajcie mi pospać troszkę. Ja Jestem totalnie zmęczony człowiekiem. Wiecie ile ja pracowałem ostatnio? 10 minut? Kamal! Wiecie ile to jest pracy? To jest całe 10 minut pracy! Jestem zmęczony! Dobra. No. To wszystko. Jeżeli macie coś ciekawego do opowiedzenia to wysyłajcie nam swoje historie na adres wkz i na moje social media Do zobaczenia w następnym dwa. Do zobaczenia w następnym filmie i cześć!